Witam Państwa serdecznie w kolejnym spotkaniu z cyklu Śląskie, czyli Polskie. Dzisiaj, w dzisiejszym spotkaniu przenosimy się do serca Górnego Śląska, do niedużej miejscowości na Śląsku, do Świętochłowic, gdzie mieści się Muzeum Powstań Śląskich. Spotykamy się dzisiaj w muzeum, w scenografii muzealnej, w scenografii powstańczej, chociażby z racji tego, że mija właśnie 101. rocznica wybuchu i walk III Powstania Śląskiego, a także dlatego, że jesteśmy w roku stulecia przyłączenia Śląska do Polski, czyli powrotu Śląska do macierzy. Państwa i moimi gośćmi w programie są pracownicy Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, pan dyrektor muzeum, dr Andrzej Drogoń. Witam, panie doktorze. Oraz pan magister Jan Planta, kustosz Muzeum Powstań Śląskich. Nasze spotkanie, poprowadzimy naszą rozmowę, dyskusję, a właściwie panów opowieść poprowadzimy wokół tematyki powstańczej, nie tylko III Powstania Śląskiego, bo to III Powstanie Śląskie wybuchło dlatego, że dwa poprzednie nie przyniosły rezultatu. Zacznijmy może od sytuacji przed wybuchem III Powstania Śląskiego, kiedy to w marcu 1921 roku dochodzi do plebiscytu, którego wyniki są niezadowalające dla strony polskiej. Dlaczego? Jakie były wyniki tego plebiscytu? Jak wyglądała sytuacja polityczna w ogóle na Górnym Śląsku? I jak strona polska przyjęła te wyniki plebiscytu? Panie redaktorze, szanowni państwo, dziękuję za to, iż możemy z tego miejsca i to w tym czasie, niezwykłym czasie, również dla przyszłych pokoleń ten program realizować. Chciałbym nawiązać do tego, że jesteśmy też w momencie, kiedy po znamiennym akcie w dniu 6 maja tego roku, czyli kilka dni temu, pan Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda, podpisał akt rozpoczynający ścieżkę legislacyjną, która pozwoli na przyjęcie Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Dzień ten ma być obchodzony 20 czerwca. Można by powiedzieć, że wreszcie po wielu, wielu latach na właściwe miejsce w historii Polski, jak i w procesie kształtowania tożsamości historycznej, terze powstania czyn zbrojny, który był jednym z elementów walki o ręce państwa polskiego, zostanie wprowadzony. Mam nadzieję, że zostanie wprowadzony, bo oczywiście przynajmniej jeszcze ścieżka legislacyjna, ale nie sądzę, aby można go przyjąć, iż tej Rzeczypospolitej Polskiej, a nie na przeszkodzie temu, aby właśnie dzień przejęcia faktycznego przez Wojska Polskie ziem, które łączyły część Górnego Śląska z macierzą, mógł zanegować. Pan redaktor słusznie nawiązał do tego, że nie można III Powstania w oderwaniu od tego wszystkiego, co działo się wcześniej, ujmować. Myślę, że nie mamy wątpliwości co do tego, że cały ciąg zdarzeń, który został zapoczątkowany chyba jeszcze wcześniej, aniżeli w 1919 roku, stanowi proces pozwalający na zrozumienie tego, co było wynikiem takiego, a nie innego podziału Śląska i takiego, a nie innego przyznania ziem śląskich przez Radę Ligi Narodów Państwu Polskiemu. Wydaje się, że już czyn zbrojny, który miał miejsce w grudniu 1918 roku na terenie Wielkopolski, był sygnałem, który wskazywał na to, jaką ścieżkę można sobie wyobrazić, dążąc do przejęcia tych terenów, które znajdowały się we władztwie pruskim i władztwie niemieckim przez stronę polską. Były rozważane różne koncepcje już od początku roku 1919, czy ta ścieżka podjęta przez Wielkopolan nie powinna być kontynuowana na terenie Górnego Śląska. Pamiętajmy, że w władzach najwyższych ówczesnych
polskich władzach, w jego polskiej Naczelnej Rady Ludowej, komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, bardzo istotną rolę odgrywał Wojciech Korwany. I tutaj fakt, iż nie był to jakiś proces ciągły, w dużym stopniu był warunkowany tym, że w styczniu 1919 roku rozpoczęły się obrady znamiennego kongresu, który w Wersalu pracuje warunki pokoju, traktat pokojowy, który 28 czerwca 1919 roku został podpisany poprzez artykuł 88, będzie wytyczał inny sposób walki o powrót Śląska, czy przynajmniej części Śląska do macierzy. Tą inną ścieżką miał być plebiscyt, który był wyznaczony, już ma konkretną datę i ta konkretna data będzie oczywiście później w dużym stopniu rzutowała na jego wynik. 20 marca 1921 roku. Pamiętajmy, że jest bardzo wyraźnie skonfigurowane z innymi znaczącymi wydarzeniami na terenie państwa polskiego, mającym miejsce. Oczywiście nie sposób było sobie wyobrazić w czerwcu 1919 roku, że taki, a nie inny będzie układ, że w tym czasie, w którym będzie się odbywał plebiscyt, że takie, a nie inne uwarunkowania będą miały wpływ na propagandę niemiecką, na to, jakie będzie zaangażowanie sił po stronie i polskiej, i niemieckiej ten proces, jak będzie się geopolitycznie ta cała historia toczyła. Myślę tutaj oczywiście o wojnie polsko-bolszewickiej i o tym, jak dramatyczne skutki ona przyniosła dla wyników wcześniejszego plebiscytu, który odbywał się na Kwarnym, Powiślu i Mazurach. Ale no, ta wojna była bardzo mocno wykorzystywana przez niemiecką propagandę również w plebiscycie śląskim i była czynnikiem, który miał wskazywać na to, że państwo polskie jest państwem sezonowym. Jest wiele dokumentów wskazujących na to, jak bardzo zależało polskim środowiskom na Górnym Śląsku, aby ten plebiscyt mógł się odbyć już po definitywnym zakończeniu wojny z bolszewikami. Stąd nieprzypadkowym jest, że właśnie 18 marca 1921 roku doprowadzono do podpisania pokoju w Rydze. To w jakimś stopniu umożliwiło przełamanie tej narracji, jaką Niemcy podejmowali, że ta wojna z bolszewikami jeszcze ciągle nie zakończona, tylko oparta na wyznaczeniu linii demarkacyjnej na Rozejmie może być czynnikiem, który może zdecydować to państwo polskie. A więc to takie ogólne wprowadzenie, które oczywiście będzie poddawane różnym modyfikacjom i pierwszy taki proces, który będzie czynnikiem modyfikującym w międzyczasie jeszcze przed plebiscytem, że różne uwarunkowania polityczne i społeczne, będzie na pewno pierwsze powstanie Śląska. Panie, gdyby Pan mógł słów kilka o pierwszym powstaniu, które wprowadzenie tej dalszej narracji zrealizuje. No to pierwsze powstanie śląskie z roku 1919 miało o tyle istotny wpływ na historiografię, nie tylko regionu, ale i Polski, ze względu na to, że to było powstanie oddolne. Sytuacja na Śląsku po pierwszej wojnie światowej była zła, właściwie beznadziejna. Część żołnierzy, którzy wrócili z frontu, byli albo okaleczeni fizycznie, albo psychicznie. Cały czas działał system kartkowy, tutaj jedzenie cały czas było na kartki. Zdarzyło się źle. Dodatkowo doszło do pani krajów i wystąpień robotniczych w hutach i kopalniach Górnego Śląska. I to też było między innymi przyczyną wybuchu tego pierwszego powstania śląskiego. Niemcy zdawali sobie sprawę, że coś tutaj się zacznie dziać na końcu, bo zaczęli sprowadzać swoich, nie tylko żołnierzy, ale też różnego rodzaju agitatorów, którzy mieli sondować nastroje społeczne na Górnym Śląsku i po prostu donosić władzę, kto się aktywnie udziela i ma na przykład sympatię po Polsce. No i stąd pozwolenie. Wielu ludzi, którzy nie było zaangażowanych w politykę, czy też jakąś działalność konspiracyjną, ale na przykład kuzyn, brat, bądź
ktokolwiek z rodziny został złapany nad czymś takim, automatycznie wszyscy z samym nazwiskiem byli zwalniani z pracy. No to było to oczywiste, że to mogło wpłynąć na nastroje społeczne. Takim iskrą właściwie, która zapaliła tam troszkę prostu, był strajk w kopalni Mysłowicy. Ten strajk w sierpniu 1919 roku spowodował to, iż czara goryczy się przelała. Protestujący tłum stanął na terenie kopalni, żądając zaległy wypłat górnicy wraz z rodzinami. Na terenie kopalni stacjonował oddział niemieckiego Grenzschutzu, czyli Straży Granicznej, żołnierze otworzyli ogień, padli zabici, padli ranni. W związku z czym te nastroje jeszcze bardziej się zradykalizowały. W międzyczasie w obozie w Piotrkowicach, ale nie w KPC, tylko w Piotrkowicach to Karwiny, to jest obecna Republika Czeska, grupa powstańców, którzy się przygotowywali, się nie powstańców, tylko konspiratorów z Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, podjęła decyzję, że należy rozpocząć działania zbrojne. Nie było to uzgodnione z górą. Komendant POWG Świata Afons Drzewnik był wtedy w Warszawie na rozmowach, jak to potencjalnie powstanie ma wyglądać. No i otrzymał wiadomość, że powstanie wybuchło. Powstanie wybuchło chaotycznie. Wybuchało w różnych częściach Górnego Śląska bardzo spontanicznie. Niemcy po początkowym szoku bardzo szybko przeorganizowali swoją obronę i rozpoczęli bardzo precyzyjne uderzenia mające na celu likwidację poszczególnych oddziałów powstańczych. Tutaj z naszego świętopolskiego podwórka też, można powiedzieć, była taka sytuacja. Grupa powstańców z obecnej dzielnicy Lipiny postanowiła zdobyć koszary, w których znajdowały się również Niemcy. Otoczyli park, w którym znajdowały się te zabudowania i rozpoczęli ostrzał. Na skutek braku amunicji i kontruderzenia oddziałów niemieckich z rejonu Chorzowa musieli się wycofać. Jeńców Niemcy nawet nie sądzili, tylko od razu ich po prostu rozstrzelano. Zresztą wiele momentów z pierwszego powstania właśnie poświęcono tego typu pacyfikacji na terenie Górnego Śląska. No aby po prostu, a następnie, aby uniknąć rozlewu krwi, Alfons Drzewny wydał rozkaz, żeby zakończyć to powstanie. Z Górnego Śląska musieli uchodzić wszyscy działacze patriotyczni, powstańcy, ponieważ aresztowania i inwigilacja niemiecka cały czas była. Dopiero pod koniec roku 1919 roku polski niemiecki podpisał takie porozumienie, które umożliwiło powrót tych działaczy powstańców na terenie Górnego Śląska, ale cały czas znajdowali się pod wpływem okiem niemieckiej policji. No tak, panie, tylko powiedzieliśmy, że był to taki z jednej strony wybuch spontaniczny, a z drugiej strony mówimy o używaniu tego, co charakterystyczne dla klasycznych form działania militarnego. Ja tutaj może pozwolę sobie wskazać na broń, której używali powstańcy, która to broń była w ich pozycji, dzięki której można było sobie wyobrazić, że te działania zbrojne były prowadzone. I tutaj skąd te środki, które umożliwiły jednak podjęcie działań. Wiemy, że to pierwsze powstanie trwało niedługo, bo to była taka akcja tygodniowa, że ona miała miejsce w wielu różnych mniejszych miejscowiskach, Kurbanowice, Park Oceany, z tego podwórka, z którego działania szokowe, przez zaskoczenie, prawda? Ale żeby to uczynić, to mimo wszystko trzeba było mieć broń, trzeba było mieć jakąś zorganizowaną strukturę, prawda? Mówiliśmy o Strzelbiorku, jako szefie Polskiej Organizacji Wojskowej. Może w tym duchu dwa słowa, jak to jeszcze przed rokiem 19. Ja się przygotowywano. Tak? No tak, bo ten temat, po prostu militarny temat broni, to też jest bardzo interesujący aspekt powstań śląskich. Po pierwsze, broń była zawsze za mała w oddziałach powstańczych, niestety taka jest prawda. Ale jak ją zabrano, to też jest bardzo interesujący fragment historii, bo w różny sposób. Część żołnierzy, byłych Ślązaków, którzy wracali po pierwszej wojnie światowej, przynosili często broń ze sobą. Te oddziały po prostu wracając na Śląsk ulegały rozproszeniu, nie było rozkazu zdawania broni. Jeżeli komuś się dało przemycić i gdzieś schować na poddaszu bądź piwnicy, no to taką broń miała. Druga sprawa. Przed wybuchem pierwszego powstania śląskiego stacjonujące tutaj oddziały niemieckie były zdemoralizowane, to jest fakt. Żołnierze mieli karciane długi, czasem tą broń nawet
sprawali taką pokorę. No, takie sytuacje do tego takie miały miejsce. Powstańcy to oczywiście wykorzystywali. Zastanawiało też włamywanie się do składów z bronią i wyposażeniem niemieckim. To bardzo ciekawie opisał Józef Grzegorzek, niedoszły przywódca pierwszego powstania śląskiego, został aresztowany przed wybuchem tego powstania. W swojej książce wspomina, że przebierano się na przykład do oficerów niemieckich, podawano potrzebne dokumenty rekwizycyjne, opróżniano wagony kolejowe i w ten sposób starano się jakiś wzmocnić te oddziały, bo wiadomo, siła ogniowa decydowała o przewodzie. No tak, ale wiadomo, że to nie jest doświadczenie. Mówiliśmy o innych jednostkach. Tak, na przykład mamy za pana plecami taką grupę rekonstrukcji odzieży, do tej munduru powstańczego, ale skoro to polska organizacja wojskowa, to raczej moglibyśmy spodziewać się tego, że będziemy mieli do czynienia z mundurowaniem, z jakimiś prawnymi formacjami, które wyróżniają się jakimś specyfiką naszymi naszkami, czy jakimiś innymi wyróżnikami. To można powiedzieć o tym mundurowaniu, czy o tym, w jaki sposób aprowizowano poza tymi wojskowymi typowo, czy tak, militarnymi kwestiami. Minął rok 1919, nadszedł rok 1920. To jest znamienny rok dla historii Polski i Śląska. No, po pierwsze wyprawa kwietniowa, potem Bitwa Warszawska. To jest historia Polski, a historia Śląska, polskiego Śląska, to jest chociażby statut organiczny dla województwa śląskiego, przyjęty w 1920 roku, a potem drugie powstanie śląskie, które wybuchając doprowadziło do zmiany spojrzenia opinii publicznej na sytuację Górnego Śląska, na sytuację polskiego Śląska. Drugie powstanie śląskie jest uznawane za powstanie zwycięskie. Jak to wyglądało? Czy powstańcy potrafili się już dobrze wojskowo zorganizować, że udało im się to wygrać? To są, można powiedzieć, że w większym stopniu czynniki natury politycznej i społecznej zadecydowały, aniżeli ta, że z góry przygotowywana, ale no już oparta na bardziej fachowych regułach strategia, jaka powinna towarzyszyć czynowi zbrojnemu. Wiemy, że to też był moment, który trudno było przewidzieć właśnie w tym czasie, tych letnich miesięcy. No ale może pani Anie powiedzmy, jak to po prostu drugiego powstania. Drugie powstanie śląskie jest właściwie nieukrywane, że to jest najkrótsze ze wszystkich trzech, to aż całe 5 dni w tym roku 1920. Ale odniosło spory sukces, jak tutaj pan dyrektor powiedział, polityczny przede wszystkim i społeczny. Ale drugą sprawą było to, że strona powstańcza osiągnęła to, czego nie udało się wcześniej w różnych notach protestacyjnych rozwiązać. A mianowicie niemieckiej policji bezpieczeństwa, czyli Sicherheit Polizei albo ZIPO. Ci policjanci, którzy teoretycznie pod auspicjami władz aliańskich mieli pilnować porządku, być bezstronni, jawnie sympatyzowali ze stroną niemiecką, przeszkadzali akcji propagandowej polskiej, przysparzali dużo problemów. A żeby uniknąć takiego rozlewu krwi, jak miało miejsce w pierwszym powstaniu śląskim, alianci bardzo szybko się zorientowali, że trzeba tę policję zlikwidować i mieli miejsce powołać parytetyczną polsko-niemiecką policję prowincjonalną, czyli APO, gdzie funkcjonariusze polscy niemieccy nie tylko pilnowali porządku, ale patrzyli sobie wzajemnie ręce, także to był ogromny sukces. Ale jak doszło w ogóle do tego powstania? Bo widzimy, że to też nie tyle działania, które byłyby gdzieś tam odgórnie, czy w centrale, prawda, kierowane, tylko no jednak miały wymiar bardziej specyficzny, co będzie konsekwencją. Tak. Ten ruch był ukierunkowany na konkretną rzecz. Tak jak wspominałem, nadrzędny cel zlikwidować Zicherkę. Tak tutaj to warowo była zwana ta policja i zademonstrować po prostu potencjał militarny tego zakamuflowanej tej polskiej organizacji wojskowej Górnego Śląska. Więc byli w szoku, że Polacy przemyśleli swoje błędy z pierwszego powstania śląskiego, przeorganizowali się i że ten potencjał militarny wzrósł.
A wiemy, że po tym pierwszym powstaniu, to jak pan powiedział, bardzo duża grupa powstańców, bardzo często z rodzinami, zmuszona była do emigracji, przychodziła na stronę już zorganizowanego państwa polskiego. Wiemy, że to w znacznym stopniu utrudniało organizację konspiracyjną, że trzeba było przemianować POW na inną strukturę pod szyldem Akademii Wychowania Fizycznego. Próbowano dalej kontynuować pracę taką, która miała doprowadzić do kolejnego etapu. No i widzimy, że właściwie wszystko rozpoczęło się od swoistej prowokacji niemieckiej, prawda? Bo tak to chyba trzeba powiedzieć, prawda? Powstał nie tylko nowy układ związany z tym, że przecież funkcjonował, jak pan powiedział, już struktury Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Komisji, funkcjonowały tutaj oddziały wojsk na terenie ziem plebiscytowych, tak to umownie nazwijmy, no ale niezależnie od tego powstawały komisariaty. Tutaj pan redaktor nawiązał do bardzo ważnego aktu, tak, z 15 lipca 1920 roku, który nadawał szczególny status tego samorządnego tworu, jaki miał być województwo śląskie po przejęciu czy powrocie tych ziem do państwa polskiego. A więc widzimy, że był też taki bardzo ważny element propagandowy, który miał zachęcić do głosowania za stroną polską. No i właściwie rozpoczęły się masowe działania informacyjne, żeby nie powiedzieć propagandowe, które Niemcy po prostu rozwijali, podobnie jak siedziba polskiego komisariatu plebiscytowego, przypomnę, potem Lomni z dzisiaj już nieistniejącego budynku w Bytomiu była przedmiotem licznych ataków i napaści. I może proszę w kontekście tego, co związane z drugim powstaniem. No tak, tak. Tutaj oczywiście było to wiadome, że takie wystąpienia będą miały miejsce. Ale zachowany wspomina, że osobiście dochodził obroną hotelu Lownic z bronią w ręku. Niemcy nie chowali się przed takimi akcjami. Taką chyba największą było zdenerwowanie i spalenie Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Katowicach. Niemieccy politykarze wdarli się do budynku, pobili pracowników wraz z doktorem Henrykiem Jakrzykiem, który szefował temu komitetowi. No i po prostu wszystkie rodzaje akta, dokumenty zostały zniszczone. Zresztą strona polska też nie przebierała w środkach. Takim bardzo ciekawym elementem tych walk były tak zwane pałki plebiscytowe, czyli bardzo długie drewniane pałki, które służyły do układania się wzajemnie po głowach. Tak, tutaj chciałbym może dopowiedzieć, że struktura polskiego komisariatu plebiscytowego w hotelu Lomnitz była oparta na bardzo złożonych i realizujących różne cele grupach. Między innymi była tam grupa, która chroniła tego, co związane było z możliwością pracy polskiej centrali, tak można powiedzieć, że to była taka centralna struktura dla tych ziem plebiscytowych z komisarzem Wojciechem Korfantem. I zgodnie z tymi przekazami, które pozostają po dzień dzisiejszy, z czasem te nasilały się ataki ze strony wojewód niemieckich, ona została przekształcona w swoistą twierdzę, gdzie funkcjonowały stanowiska z nie tylko bronią ręczną, tam taką klasyczną, ale i ciężkie karabiny maszynowe, granaty używano bardzo często, piwnice z czasem musiały mieć postać takich stalowych zasłon, które były odporne na działania tej strony niemieckiej. No i tu oczywiście to dążenie do tego, aby próbować jednak uniknąć tego typu zmasowanych działań, było czymś niezwykle ważnym, to dążenie właśnie do tego, aby jednak ta policja była funkcjonowana. No wiemy, że po tym spaleniu tego polskiego komisariatu, czy jego filii w Katowicach, no, dochodzi do dalszych działań. Tak? Może pan to coś powiedzieć, co doprowadziło już później do bezpośredniego wybuchu działań militarnych. No, przede wszystkim po Górnym Śląsku rozeszła się plotka, potwierdzona przez stronę polską, ale rozumiana przez niemiecką propagandę, że Warszawa została podryta przez bolszewików i że armia
Polska z odwrocie i Polska jest tylko już jest tylko papierowym państwem. Rozpoczęły się różnego rodzaju wiece popierające właśnie do zdobycia tej Warszawy, do Niemcy, którzy rozgadowali w tej sprawie. No i najwięcej właśnie działo się w Katowicach. Takim kroplą, która przelała krajem Czerwego-Ryczy, było zamordowanie Andrzeja Jaruńskiego. To był lekarz, który w Katowicach prowadził swoją praktykę niedaleko centrum Katowic. Pewnego dnia bojówkarze niemieccy, którzy protestowali po prostu przeciwko antypolskie hasła wygłaszając, zostali ostrzelani przez Francuzów, którzy stacjonowali w Katowicach. Doktor Mieleński pospieszył z pomocą tym ludziom właśnie i ktoś go rozpoznał. Został on brutalnie pobity, interweniowały kolejne wojska alianckie, lekarz został załadowany nieprzytomny do ambulansu, gdzie odwieziony do szpitala, ale ponownie tu dopadł tenże ambulans niedaleko rzeki Rawy, po którym wyleczono tego doktora Mieleńskiego. Ponownie go pobito i wrzucono do Rawy, gdzie w rezultacie się utopił. Także tu na Polska postanowiła, że nie będzie dalej patrzeć na ten poczynający. Tak, po dzień dzisiejszy jest ulica doktora Mieleńskiego w centrum katolickiej nawet na rynku. Gorąco zachęcamy, kiedy będziecie Państwo przychodzili o okolicy, wspomnieć o sobie właśnie doktora Mieleńskiego i o tym, że on stał się właśnie takim symbolicznym wręcz podmiotem, który doprowadził do wybuchu tych działań militarnych. Jak Pan powiedział, było to krótkie powstanie, ale przyniosło konkretny polityczny efekt. I to, co bardzo ważne, to do czego nawiązywałem już na samym początku, jak wykorzystywano właśnie tę wojnę polsko-bolszewicką w propagandzie zmierzającej do tego, aby przechylić szale zwycięstwa w plebiscycie czy w walce o Górny Śląsk na stronę niemiecką. Więc ta wojna polsko-bolszewicka będzie przebijała się przez różne aspekty historii, bo nie tylko w tym wymiarze związanym z działaniami na froncie wschodnim, ale będzie miała szeroki wpływ generalnie na proces państwowo-twórczych i kształtowanie granic w ziemiach polskich. Drugie powstanie śląskie, które wybucha w sierpniu 1920 roku, odnosi sukces militarny. Politycznie również strona polska po cichu wspiera powstańców, ale nie mówi tego głośno. Natomiast o powstaniu śląskim drugim mówi się, że uratowało cud nad Wisłą. Czy tak rzeczywiście było, czy to jest tylko działalność propagandowa? Jeżeli można takie słowo uzupełnienia, jeżeli chodzi o wsparcie dla działań powstańczych, to oczywiście zgodnie z zasadami, które przyjęło na siebie państwo polskie, ratyfikując postanowienia Kongresu Wersalskiego, trudno było sobie wyobrazić, aby oficjalnie można było popierać działania militarne, bo one były sprzeczne z tymi założeniami, więc oficjalnie tego nie czyniono, ale trudno sobie wyobrazić, czy właśnie chociażby te akcesoria, jak mówiliśmy, były jedynymi pochodzącymi z takich działań, jak mówił zresztą pan Jan. Strona polska raczy udział w dozbrajaniu tego ciągu, sam fakt funkcjonowania polskiej organizacji wojskowej, jej struktury, jej zasobów o tym świadczy. Zacznę od tego, bardzo dużą rolę należy przypisać różnym działaniom pomocniczym. Przede wszystkim działalność Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich, środowiska, które na gruncie małopolskim odegrało olbrzymią rolę w zbieraniu środków materialnych na różne działania pomocowe dla tych wszystkich zdarzeń, które działy się na Górnym Śląsku, ale i może w jeszcze większym stopniu odegrały olbrzymią rolę podczas kolejnych fal zarówno wymuszonej migracji, jak i tej politycznej migracji, jaką podejmowali uczestnicy powstania, osoby, które były narażone na represje. Pomoc Małopolski w zakresie zarówno takim czysto, powiedziałbym, materialnym, jak i duchowym, jak i tym, co związane było z rozumieniem szeroko zakrytego solidaryzmu społecznego, się trudno przecenić, gdybyśmy spojrzeli na te reakcje podejmowano poprzez działalność
Towarzystwo Obrony Interesów Zachodnich, no to możemy tylko z dumą mówić o tym, że te zasady solidaryzmu rodziły się długo, długo przed czasami nam obecnymi. Dzisiaj jesteśmy zafascynowani różnymi formami pomocowymi w stosunku do osób podejmowanych, które są ofiarami wojny. Natomiast no, już wtedy tak dalece te działania były kierunkowane, że tak zorganizowano wyjścia do teatrów, w kinach, organizowano specjalne koncerty, organizowano wycieczki do historycznych miejsc na terenie Małopolski. Więc była to bardzo, bardzo, bardzo znacząca działalność. Natomiast czy można mówić o tym, że tutaj to drugie powstanie przychyliło szale wojnie polsko-bolszewickiej. Wydaje mi się, że to chyba trochę za daleko posunięta teza. Na pewno nie bez wpływu, chociaż w takim wymiarze czysto propagandowym, na działania tamtejsze miała ta niemalże równolegle tocząca się wojna powstańcza, tak to pozwolę sobie wyjaśnić, ale chyba trudno mówić o tym, że jest jakiś taki bezpośredni związek, który wskazał na to, że nastąpił przełom dzięki wybuchowi drugiego powstania. Pan Daniel Mena. Z tego naszego właśnie tutaj śląskiego podwórka powiedzieć. No na pewno strona plebiscytowa polska potrafiła z drugą, gdy dowiedziała się o tym, że jednak wieści o zdobyciu Warszawy są nieprawdziwe. Myślę, że tutaj dodatkowo zmotywowało do dalszych działań, żeby tutaj to drugie powstanie śląskie praktycznie odniosło sukces. Zdawano sobie sprawę, jak bardzo problematyczne dla rządu polskiego jest to prowadzenie wojny na wschodzie i też no, wiedziano o tym, że niestety te środki propagandowe, które tutaj były przysłane przez stronę polską, będą troszeczkę ograniczone, dlatego też to, co pan dyrektor tutaj wspomniał, te wszystkie towarzystwa, między innymi Towarzystwo Obrony Interesów Zachodnich, bardzo przyczyniło się do wzmocnienia tutaj propagandowej na terenie Górnego Śląska. No te wszystkie wycieczki, o których była mowa oczywiście, a tak statystycznie najwięcej wycieczek w tamtym okresie właśnie było prowadzonych do Krakowa, na Wawel, do Wieliczki, a z takich ciekawostek historycznych, że tutaj, kiedy różnego rodzaju takie akcje kulturalne strona polska przeprowadzała, najbardziej cieszyło się takim uznaniem przedstawienie pod tytułem Kościuszko pod Racławicami, także tutaj myślę, że to w tą stronę możemy iść, jeżeli mówimy się o tych sprawach związanych z propagandą. Przychodzi rok 1921, marzec, 20 marca, plebiscyt. Jak doszło w ogóle do plebiscytu i do takiej sytuacji, w której można było dopuścić do głosu osoby, które mieszkały poza Śląskiem? Jak doszło do takiej sytuacji i jak to wpłynęło na wynik plebiscytu? Więc może warto mieć na uwadze to, że plebiscyt na Górnym Śląsku nie był jedynym w owym czasie. Ta filozofia, która towarzyszyła kreatorom nowego porządku powojennego po I wojnie światowej, zakłada przeprowadzenie takich plebiscytów w różnych miejscach w Europie Zachodniej, również na ziemiach polskich miał się odbyć aż w trzech miejscach, bo wiemy, że dotyczyło to spornego odcinka granicznego między rodzącym się państwem czeskim i państwem polskim, dotyczyło to właśnie Powiśla, Warmii i Mazur i cząstki północnej, no i rejonu Górnego Śląska. Wydaje się, że te reguły były oparte na podobnych schematach, aczkolwiek wszystkie one miały swoją specyfikę, w zależności od tego, gdzie się ten plebiscyt odbywał. Plebiscyt oparty był na regulaminie, który był opracowany w kilku fazach, w kilku etapach. Zresztą mamy w swoich zasobach egzemplarz taki regulaminu, który mamy na taką jedną skrzynkę, prawda, do głosowania oryginalną, która co prawda w depozycie, ale mamy, można ją u nas zwiedzić, które
przybliżałem do tego aktu. Natomiast ta najbardziej kontrowersyjna dla niektórych kwestia związana z głosowaniem grupy, którą nazywano emigrantami, no, w gruncie rzeczy nie jest narzucona, trzeba to wprost powiedzieć, bez tutaj najmniejszych wątpliwości. Wiemy, że zgodnie z regulaminem głosująca również została podzielona na cztery grupy, czterech grup uprawnionych do głosowania, byli również ci, którzy urodzili się na terenie plebiscytowym, a zamieszkują na innych obszarach, czy to państwa niemieckiego, czy w innych miejscach, i dotyczyło to nie tylko ludności polskiej, ale i ludności niemieckiej. Sam problem wyniknął z takiego przeświadczenia strony polskiej, że to przybliży szansę na wynik pozytywny dla strony polskiej z bardzo prostego powodu. Wielu ludzi uchodziło za pracą z Górnego Śląska, inne rejony Cesarstwa Niemieckiego, tam się osiedlali, tam pracowali w kopalniach w różnych rejonach Niemiec. Byli tacy, którzy byli zmuszeni do opuszczenia tych obszarów Śląska z uwagi na swoją działalność propolską, prześladowani. Dla nich też miała być szansa powrotu i głosowania za przyznaniem tych terenów do ziemi polskiej, do macierzy. Więc w efekcie widzimy, że ratio legis oparte na postanowieniach Kongresu Wersalskiego było w dużym stopniu oparte na przeświadczeniu, że będzie to korzystne dla strony polskiej. W rzeczywistości okazało się takim zadaniem, które na zasadzie miecza obosiecznego zacierało. A to przede wszystkim dlatego, że nie wzięto pod uwagę, w moim uczuciu oczywiście, ale nie musi to być jedyny punkt tego, że znacznie trudniej będzie stronie polskiej docierać do tych grup osób, które miałyby prawo uczestniczenia w plebiscycie i które głosowałyby za przyznaniem ziem Polsce, aniżeli można było to robić po stronie niemieckiej. Strona niemiecka przecież administrowała tymi terenami w stronie niemieckiej, czy po stronie niemieckiej znajdowały się urzędy i dokumenty, które umożliwiały docieranie znacznie łatwiejsze do osób poprzez akt, który się nazywa aktami stanu cywilnego, prawda, chociażby. I w ten sposób oczywiście można było zmobilizować łatwiej określone osoby. No oczywiście są różne domniemania, bo czasami gdzieś przez jakieś wspomnienia pamiętnikarskie się przebijają, że również taki czynnik czysto ludzki, obawa tych, którzy przebywali na terenie, wespali w innych podobnych ośrodkach, powodował, że nie zawsze chętnie do tego procesu przystępowano, jeżeli chodzi o tych, którzy opowiadali się po stronie Polski. Ponieważ no, wystarczyło sobie wyobrazić to takie proste zdarzenie. Też występuje u swojego pracodawcy Niemca o to, że chce uzyskać jakiś urlop, no, to przecież wiadomo, nie żeby stamtąd tutaj przybyć, no to jeden dzień nie wystarczy, a więc trzeba było przybyć, wrócić, trzeba było postarać się o czas wolny, no, i jakoś to musiało uzasadnić. Kwestia uzasadnienia, że chce jechać na Górny Śląsk po to, aby oddać swój głos za stroną polską, mógł być bardzo różnie odbierany, również w mentalności, świadomości tych, którzy chcieli to uczynić. No, no i obawa, czy rzeczywiście, jak on wystąpi z takim wnioskiem, nie spotka się to z jakimiś represjami ukrytymi, prawda, można sobie wyobrazić, że mógłby konsekwencji na przykład zostać pozbawiony pracy. Przecież to powtarzam, nie ma żadnych dokumentów, które ja się z takim nie zetknąłem, które by wskazywały na to, że wytycznych jakiejś polityki niemieckiej i takie zalecenia, ale takiego procesu już nie było. No i stąd po prostu przybyło tych, że migrantów, tak to nazwijmy, tych, którzy oddawali głosy za Polską, nieco mniej niż tych, którzy oddawali za stroną niemiecką, ale tutaj mamy do czynienia z jeszcze jednym takim ważnym aspektem. Więc tak, gdybyśmy odjęli od ogólnego wyniku głosowania głosy
tych migrantów, którzy oddawali te głosy po stronie polskiej i po stronie niemieckiej, za Polską bądź za Niemcami, to i tak ten wynik byłby wynikiem gorszym, bardziej niekorzystnym dla strony polskiej. A więc niezależnie od tego, czy ci migranci przybyliby, aby tutaj głosować, czy też bez udziału by się ten plebiscyt odbył, to i tak wynik głosowania byłby korzystniejszy dla strony niemieckiej. Z nieco innymi proporcjami, ale byłby korzystniejszy. Oczywiście wpływ na to miał bardzo wiele różnych czynników. Nie tylko kwestia, o której już powiedzieliśmy, ale jednak musimy mieć świadomość, że zasięg oddziaływania propagandy i ta, że sama machina, która towarzyszyła organizacji akcji plebiscytowej, no zdecydowanie łatwiej była organizowana przez stronę niemiecką, bo jeszcze raz powtarzam, działali na terenie, na którym administrowali od wieków. I administracja, która tutaj funkcjonowała, była administracją niemiecką, łatwiej było wiele spraw załatwiać stronie niemieckiej, aniżeli stronie polskiej. Komisja międzysojusznicza miała oczywiście stać się tym budynkiem, ale nie sposób sobie wyobrazić, aby w każdym powiecie, w każdej gminie, w każdej wiosce mogła na tyle działać skutecznie, żeby zapobiegać różnym aktom stanowiącym zagrożenie dla tych, którzy stanowili odejście do polskich podziemia. Tak, tylko kończąc ten wątek, chciałbym dopowiedzieć, że niezwykle znaczący wysiłek od tej strony organizacji odnotowuje się w stronie polskiej, ponieważ tych zaangażowanych w stronie polskiego komisariatu plebiscytowego w akcję plebiscytową liczy się na tysiące. Że między 3 a 4 tysiącami osób liczyła ta grupa, która była związana bezpośrednio z polskim komisariatem plebiscytowym. To też olbrzymia rzesza zarzeczy na te okoliczności. Coś jeszcze tam? Jeżeli chodzi o tą akcję propagandową, to myślę, że warto by było dodać, do czego się odwoływano, bo to też jest istotne, jak przekonywano tych Ślązaków do tych swoich racji. Strona polska przede wszystkim argumentowała swoje racje reformą rolną i obiecaniem dania każdemu rolnikowi śląskiemu na własność gruntu. Przypominała cały czas o tym, że państwo niemieckie przegrało pierwszą wojnę światową, właśnie było prowodyrem tej trwałej wielkiej wojny. I dalej ma te dążenia militarystyczne, że zdrętni Ślązacy są wyzyskiwani przez właścicieli hut i kopalń, otrzymują nędzne pensje i żyją w biedzie. Obiecywano to wszystko zmienić, oczywiście poprawić, jeżeli strona polska osiągnie sukces. Niemcy natomiast odwoływali się tego, jak to słusznie zauważył, tego, że oni administratorami ziemi śląskiej są już od dłuższego czasu. Polska właściwie jest krajem obcym. Dużo rolę też odgrywała religia. Niemcy cały czas argumentowali, że pomimo tego, że protestantyzm w całej Rzeszy Niemieckiej miał duży posłuch, tak tutaj oprócz tej religii protestanckiej też katolicyzm cały czas sobie funkcjonował. Święta Jadwiga Śląska była takim właśnie przykładem tego kościoła tutaj niemieckiego. Kładziono oczywiście cały czas nacisk na to, że państwo polskie jest państwem sezonowym, że jest zacofana technicznie, nawet na plakatach to przedstawiano, bo archetypiczny Polak w propagandzie niemieckiej przede wszystkim zawsze musiał mieć włosy, czapkę krakuskę, musiał być brudny, jeżeli nawet nie powiedzieć zawszony, bo też takie plakaty się zdarzały. Także do takich często niskich argumentów się odwoływano. Zresztą obie strony tutaj się zmagały na takie argumenty. Czego przykładem jest na przykład akcja z krową Korfantego. Rzekomo Korfanty na którymś z wieców powiedział, że każdy Ślązak, jeżeli tylko Polska wygra, otrzyma krowę. Strona niemiecka oczywiście podchwyciła to. Dzisiaj nie wyjaśniono, czy to było wymyślone, czy to faktycznie gdzieś tam z komisarza padło. I oczywiście zaczęto akcję propagandową wyśmiewającą Korfantego, że wygaduje po prostu Korfanty, rozumiejąc bzdury. Natomiast strona polska obróciła ten, żeby tak powiedzieć, nie śmieszny żart na swoją korzyść.
czemu się przysłużył profesor Stanisław Liwy, słynny karnik z gazety Procyder. On wysmarował taki bardzo ciekawy artykulik razem z wreszcie przedstawiającym doktora Kurta Urbanka, który szefował niemieckiemu komisariatowi plebiscytowemu, z wyrazniałą kozą. Argumentują, że Niemców stać tylko na taką nędzną kozę, natomiast Polska, proszę, operuje tu tą drogę i wiadomo, że mogą kogo głosować. Także takie argumenty też trzeba zrobić. Tak, co prawda, Kropaty nie dał Ślązakom krowy po już przejęciu i powrocie ziem Śląska do Polski, ale Kropaty był jednym z głównych animatorów tego systemu, do którego już nawiązywaliśmy, systemu samorządnego, nazywanego systemem autonomicznym, który przecież dał Śląskowi zdecydowanie więcej niż mogło wydać na krowę. Nie tylko zresztą Śląskowi, ale całej Polski. To był też bardzo silny argument, bo był zdecydowanie dalej idący, aniżeli podobny argument, który strona niemiecka proponowała, też gwarantując, że po plebiscycie te ziemie uzyskają szczególny status, dający szerokie możliwości życia opartego na woli tychże mieszkańców. Zresztą dość ciekawym jest, że po przeprowadzonym już później referendum, kiedy pytano Niemców po tej stronie niemieckiej, czy opowiadają się za tymi propozycjami, które rozszerzałyby owe przyznane już wcześniej Niemcom prawa, to zdecydowanie większa część odrzuciła propozycję tego szczególnego statusu. Zresztą, jak powiedziałem, on znacznie mniej dawał swojej ludności, czyli ten system samorządny, autonomiczny, który doprowadził do szeregu niezwykle istotnych skutków. Plebiscyt z 20 marca 1920 roku miał niesamowitą frekwencję. 97% osób uprawnionych do głosowania zagłosowało, oddało głos do urny, w tym 59% głosowało za Niemcami, 40% w przybliżeniu oczywiście mówię, głosowało za Polską. Te wyniki nie znalazły zrozumienia u aliantów, którzy po prostu nie chcieli podejmować właściwej decyzji, czy takiej, która by odzwierciedlała wyniki plebiscytu. Spory między Włochami, Anglikami i Francuzami trwały dość długo. W ich wyniku pojawiła się propozycja właśnie Wojciecha Korfantego, wspomnianego przez pana dyrektora, zwana linią Korfantego. Co to było? Na czym polegała linia Korfantego? Oczywiście w skrócie bym poprosił, bo powoli czas nas goni, a chciałbym jeszcze szeroko omówić trzecie powstanie śląskie. Więc prosiłbym o linię Korfantego. Panie, to może warto by jednak powiedzieć, jak ten układ tych prawie 60% do 40% miał się w praktyce, bo o tym też musimy pamiętać, prawda, że no jednak ta linia podziału przebiegała nie tylko ilością głosów. I to miało olbrzymi wpływ na dalsze miejsca. Głosy, które się rozłożyły, tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, często dzieliły nawet śląskie rodziny. Część głosowała za Polską, część za Niemcami. Gdybyśmy sobie przyjrzeli się na naprawdę wyniki, takim niemożliwym przykładem tego rozłożenia głosów są obecne Katowice. Jakkolwiek centrum Katowic, stare Katowice, głosowały za Niemcami, tak wszystkie dzielnice obecne, a wtedy samodzielne gminy, Giszowiec, Szopienice, Zgodna i tak dalej, głosowały za Polską. I w tym momencie mamy niemiecką enklawę wokół polskiego żywiołu. Zresztą strona polska też argumentowała, że w większości powiatów odniosła sukces w plebiscycie, więc to też się przekładało na ten wynik. Świętokłowice, prawda? Tak. Jako kolejny przykład, tak. Który też taką silną ostrą polską. A tej linii Korfantego. No tak. Gdybyśmy sobie zobaczyli na mapę, to ja już wybieram troszeczkę cud, po roku 1922 w przybliżeniu obecna wtedy przedwojenna granica województwa śląskiego bardzo była zbliżona do linii Korfantego. To był taki kompromis
który miał zadanie obie strony pojednać, ale cały czas był problem. A problemem było to, że zakłady przemysłowe i większość złóż surowców naturalnych miały się znaleźć po stronie Polski. Niemcy nie chcieli do tego dopuścić i dlatego ta linia Korfantego była dla nich nie do przejścia. No, również, jak również w obozie awiarskim, tak było wcześniej wspomniane, że jakkolwiek Francuzi sympatyzowali z stroną polską, mieli dobre kontakty, tak Anglicy i Włosi nie traktowali po prostu te pomysły jako jakieś fantasmagorie. Nie można było tutaj mówić o jakiejkolwiek zgodzie w tym obozie awiarskim, dlatego też ta linia nie była do zaakceptowania. Warto zwrócić uwagę na to, dlaczego taki był w tym obozie zwycięstwo po I wojnie światowej stosunek do sprawy niemieckiej. Widzimy, że to nie tylko poprzez pryzmat odejścia od tej misji, która początkowo była rysowana, żeby cały ten teren, cały czas ten teren strony Polsce przekazać, ale i w innych punktach, gdzie organizowano te plebiscyty w punktach Europy, no, w dużym stopniu dążyło do tego, aby tej strony niemieckiej za bardzo nie osłabiać. To zresztą miała dodatkowo w późniejszym czasie uzasadnić ta sytuacja związana z wojną polsko-bolszewicką, z tymi sztandarowymi hasłami Lenina, że bolszewizm i sama rewolucja komunistyczna zwycięży wtedy, gdy sztandary czerwone zawisną na tym ramie Berlina, a więc chodziło o to, żeby jednak te mury Berlina wzmocnić na tyle, aby stały one się zaporą dla rozszerzenia bolszewizmu znacznie dalej, aniżeli w rejonach historycznych mówanych jako Europa Zachodnia. A więc tutaj osłabianie Niemców uznawano za działania sprzeczne z taką szeroko rozumianą racją stanu, który jednak nakazywała atakowanie bolszewizmu jako duże zagrożenie dla cywilizacji europejskiej. I stąd właśnie ta polityka, no tutaj to takie nieszczęsne przemówienie Lloyda George'a jeszcze w okresie plebiscytowym, które służyło środowiskami nie tylko polskimi, które bardzo negatywnie odnosi się do tego, że w ogóle Śląsk oddawać państwu polskiemu, z uwagi na to, że z całą pewnością dojdzie do kataklizmu polegającego na tym, że nie tylko dojdzie do tragedii mieszkających tu ludzi, którzy tracą swoje prawa czy miejsca pracy, ale traci na znaczeniu jeden z tych najsilniejszych, trzeci, może czwarty okres na Europie, ośrodek przemysłowy, że po prostu Polacy, nie potrafiąc właściwie zagospodarować tym obszarem, doprowadzą właśnie do tejże nędzy. A więc to był też bez wątpienia jakiś czynnik, który rodził tę niechęć owych głównych kreatorów geopolityki. Oczywiście musimy rozróżniać, prawda, i to, co związane z tą geopolityczną rolą państw, które miały tutaj bezpośrednie swoje reprezentacje przez tę siłę polityczną, czyli komisji rządzącej, jak przez siłę militarną, kontyngentu polityczną. Międzynarodowa Komisja Sojusznicza w Opolu nie wyraża zgody na taki podział Śląska, jak proponuje Korfanty, i wówczas strona polska konspiracyjne dowództwo powstańcze zaczyna przygotowywać akcję zbrojną. Korfanty aprobuje plan powstańczy 29 kwietnia 1921 roku. Powstanie wybucha kilka dni później, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Powstańcy od razu osiągają militarny sukces na samym początku. Jak to wyglądało? Jak wyglądało uzbrojenie powstańców? Jak wyglądała pomoc zbrojna ze strony Polski? Czy ona była? I od razu chciałbym zapytać o bitwę o Górę Świętej Anny, czyli Górę Chełm tak naprawdę, na której znajdowała się miejscowość Święta Anna, stąd potoczna nazwa Góra Świętej Anny. Dlaczego to był tak ważny element
w czasie działań zbrojnych dla jednej i dla drugiej strony. Właśnie, może od początku. Jak pan redaktor powiedział, to powstanie było już jednak przygotowywane znacznie wcześniej, już w marcu. Niezależnie od tego, jak ostatecznie ten wynik się ujawnił i w jaki sposób został ogłoszony, bo myślę, że to też jest niezwykle taka złożona gra polityczna Korfantego, ale widzimy, że spodziewano się różnych scenariuszy i stąd między innymi założenie, że być może trzeba będzie podjąć działania militarne. No sam fakt ogłoszenia tego, co miało być decyzją o podziale ziem plebiscytowych na Górnym Śląsku, to był świetnie zorganizowaną akcją wywiadowczą. I trzeba do tego nawiązać, że to rzeczywiście te siły powstańcze i Polska, wtedy polskie służby wywiadowcze odegrały tu bardzo istotną rolę, aby przejąć te plany, tak, które faktycznie wskazywały na bardzo niekorzystny wynik końcowy podziału. No i to oczywiście miało doprowadzić do wybuchu niezadowolenia, takie upublicznienie. To przez nie między sojusznicza komisja rządząca wypuściła, tylko zostało to taką drogą okrężną wypuścione w jednej z mniejszych gazet gdzieś tam funkcjonujących w Europie. No i w efekcie przeszło jako przedruk na ziemię polskie, wywołując tę falę buntu i sprzeciwu z środowisk polskich. Ten stan generalny, który już od 2 maja został ogłoszony, przerodził się 3 maja akt zbrojny. Tutaj przyniosłem taki dokument, który będzie zawierał, czyli dziennik rozporządzeń naczelnej władz na Górnym Śląsku, który właśnie zawiera manifest Wojciecha Korfantego do ludu górnośląskiego z dnia 3 maja 1921 roku. On faktycznie będzie stanowił podstawowy temat, przyjąć, że rola komisarza plebiscytowego została zakończona, Korfanty został z tej funkcji odwołany oficjalnie przez rząd polski. Uzasadniał to tym, że w tej obecnie nie był w stanie zapobiec rynkowi zbrojnemu, staje na czele jako już dyktator powstania tego trzeciego powstania. No i przebieg działania. Powstanie wybuchło, tak jak pan redaktor wspomniał, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Rozpoczyna się akcja mostu. Wysadzenie wszystkich mostów kolejowych na Odrze, na terenie obecnego województwa opolskiego, aby uniemożliwić transport niemieckich oddziałów przez tą rzekę, który potencjalnie później musi się przerodzić w kontrwyżenie niemieckie. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że grupa destrukcyjna Tadeusza Puszczyńskiego, czyli Konrada Wallenberga, miała wielu oddanych żołnierzy. Wśród nich był też świętokowiczanin, który się nazywał Wiktor Wiechaczek. Proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek wyniósł z kopalni, w której pracował, prawie tonę dynamitu właśnie do tej akcji, składował ją w swojej komórce na węgiel. Po trzecim powstaniu śląskim został osobiście oznaczony za taką bohaterską postawę, bo też i zapami taki specjalny skąd próbował wysadzania tych mostów, oznaczone z osoby w tym militarium przez Józefa Piłsudskiego. No i cóż, trzecie powstanie śląskie wybucha. Powstańcy w terenie przemysłowym, tutaj gdzie się znajduje nasze muzeum, czyli Świętokowice i w ogóle Górnośląski Okręg Przemysłowy, szybko zaprowadzają spokój. Niemiecka policja plebiscytowa, czyli ci niemieccy policjanci, są celowani w koszarach, czyli po prostu blokowani pod strażą i pozwalają się im wyjść z budynku, tak samo bojówki niemieckie. Podstawowy cel, jak najszybciej dojść do linii Odry, żeby uniemożliwić desant przez tą rzekę i kontruderzenie niemieckie, tak jak wcześniej wspominałem. Tak, pan użył takiego słowa, może warto go powtórzyć, prawda? Cernowanie. To jest taki specyficzny dla tego ruchu zbrojnego Cernowanie. To się nie zdarzyło wcześniej w historiografii, czyli polegało na po prostu bezkrwawym blokowaniu, uniemożliwieniu opuszczania po prostu miejsca kwaterowania żołnierzy niemieckich, policjantów czy też bojowkarzy. A jeżeli któryś więc wyścigił nas za bramę, no to kule zaczynały świstać, więc byli cały czas pod strażą powstańczą. Udaje się powstańcom dotrzeć w szybkim tempie w rejon właśnie rzeki Odry. No i rozpoczynają się walki. Rozpoczynają się walki ciężkie i
krwawe i tak jak pan Dobrak wcześniej wspomniał, najważniejszą właściwie tą bitwą była bitwa o Górę Świętej Anny. Jej umiejscowienie tej Góry Helm przy rzece Odrze miało strategiczny punkt, było po prostu bardzo strategiczne. Można było z niej prowadzić kontratak, można było prowadzić w ogóle działania zbrojne, widząc całą panoramę tego regionu. Nie dziwi więc fakt, że z odwrotną stroną Polska, powstańcza, przepraszam, strona niemiecka starała się uzyskać przewagę w tej bitwie. Tutaj pan dyrektor się tak rozgląda, my tutaj właśnie prezentujemy za nami różnego rodzaju obrazy autorstwa Józefa Podkowika, malarza amatora, który właśnie w taki alegoryczny sposób przedstawiał wątki związane z bitwą o Górę Świętej Anny. Należy sobie więc mówić, że to nie była jedna bitwa, a wiele bitew i potyczek wokół tego wzgórza. Koniec końców bitwa właściwie z punktu militarnego zostaje przez stronę powstańczą przegrana. Powstańcy musieli się wycofać ze swoich pozycji. Niemcy tą górę zajęli, ale te oddziały niemieckie, zbyt pochłonięte tą właśnie zmaganie się z powstańcami, nie były w stanie się przegrupować. Nie były w stanie wyprowadzić kolejnego uderzenia, które by przełamało front powstańczy, dlatego też ta bitwa z militarnego punktu widzenia przegrana przez stronę powstańczą, tak jeżeli chodzi o cały kształt walk trzeciego powstania chińskiego, była nie miała sukcesem, że udało się zatrzymać tą ofensywę niemiecką. Tak, panie, ja bym tutaj powiedział, że musimy nawiązać do tego, że to już nie była taka bitwa zbrojnej, który był prowadzony tylko dzięki takim środkom, jak tutaj wcześniej prezentowałem, ja pozwolę sobie jeszcze raz zaprezentować te, że różne środki walki, mamy jeszcze dzisiaj na magnety, bo wiemy, że to już był zupełnie inny wymiar, jeżeli przyjmiemy, jak to różne źródło, mimo 40 do 60 tysięcy uczestników po stronie powstańczej, jeżeli jesteśmy tego, żeby jednak przyjąć to było 60 tysięcy, prawda? Niżej 40, no to kwestia tego ustrojenia, kwestia amunicji, tylko pytanie, czy to tylko takimi środkami walczą. Dokładnie, broń ręczna, czyli pistolety, karabiny i granaty, były już w powszechnym użyciu, tej broni było dosyć sporo. No, nie będziemy tutaj się nad aspektami technicznymi rozwodzić, ale broń była w różnej proweniencji, bo była zarówno niemiecka, trafiała się w broni rosyjska, jeszcze w czasie pierwszej wojny światowej, austriacka, francuska i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo duży nacisk oddziały powstańcze kładły na to, żeby oddziały były wyposażone w karabiny maszynowe, które były zdolne po prostu pokryć bardzo duży teren walk ogniem. Była artyleria powstańcza, bo mamy kilka fotografii zachowanych przez to ręce działa kalibru 75 mm na stanowiskach. Były samochody pancerne, to też jest ciekawe, że samochody pancerne III Powstania Śląskiej w większości były obsadzone przez marynarzy, przez oddział szturmowy porucznika Roberta Oszka, też bohatera, który wrócił, można powiedzieć, na miarę uboga III Powstania Śląskiego, który w swoim, jak on nazwał, okręcie flagowym, bo był marynarzem, który się nazywał Korfanty, był rzucany w najbardziej tragiczne punkty frontu wokół Góry Świętej Anny i tymi po prostu bohaterstwem tych swoich podkolędnych potrafił nieraz właśnie różne podwyżenia niemieckie zahamowywać. Były też oczywiście pociągi pancerne, z tym, że tu też muszę zaznaczyć, że większość tej broni była improwizowana. To znaczy, że to nie były fabrycznie wybudowane pociągi pancerne, tylko to były lokomotywy i wagony w sposób taki warsztatowy przystosowane do walki. Jedynym takim, właściwie takim, taką maszyną, która była fabryczna, to też jest ciekawa historia. Był samochód pancerny, który nazywał się Górny Śląsk Adelwartów. On ma o tyle ciekawą proweniencję, ponieważ był to samochód pancerny niemiecki, zdobyty przez powstańców wielkopolskich w czasie walk o powstanie właśnie w 1918 roku. Co ciekawe, jego kierowcą był Zabrze, który jest zdezerterował z armii niemieckiej. Był kierowcą po prostu i nawodnika się tutaj zgłosił. Dlatego też ten samochód nazywał Górny Śląsk Adelwartów. Także taka ciekawostka, że tutaj też różne nacje patrzyły. Tak, i to zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie niemieckiej, tak. Czy po stronie powstańczej, po stronie
z niemieckiej, zupełnie odrębna i bardzo ciekawa materia. Ale pani Ania, może jeszcze o tym konflikcie, bo to będzie wpływało później na cały okres 20-lecia międzywojennego i funkcjonowanie województwa śląskiego. Właśnie w tym konflikcie, który zaistniał w okresie trzeciego powstania, postawił naprzeciwko siebie te dwie najbardziej znaczące postacie dla województwa śląskiego, czyli Wojciecha Korfantego i Michała Kierzyńskiego, i to przy udziale właśnie tego Roberta Boszka, żeby było jasne, może pan nakreślić. Tak. Wojciech Korfanty nigdy nie był wojskowym, którzy tutaj prowadzili te działania, ale gdy sytuacja militarna była na tyle korzystna, żeby przerwać te działania, zwłaszcza, że już dochodzimy słuchy, że Niemcy ściągają duże ilości wojska w rejon obecnego województwa polskiego, podjął decyzję, żeby trzecie powstanie śląskie zakończyć. Grupy taktyczne w trzecim powstaniu śląskim były nazwane od kierunków geograficznych. Jedna z takich grup była Grupa Wschód. Sztab Grupy Wschód był złożony z oficerów Wojska Polskiego, ugrupowanych i okrutników. I oni podjęli decyzję o tym, że nie zgadzają się z postanowieniami Korfantego, żeby zacząć tych działań wtonych, bo należy walczyć i całą tą sztywę wyzywali się po prostu spod niemieckiej władzy. Nie zgodzili się z tak wcześniej wspomnianą decyzją i potraktowali Korfantego jak zdrajcę. Stwierdzili, że nie będzie już dyktatorem trzeciego powstania śląskiego i odwołali Karola Grzesika, który tam był w tym sztabie. A jeden z prowodyrów tego buntu był Michał Korzyński, który później zostanie wojewodą śląskim w okresie 20-lecia międzywojennego. Korfanty dowiedział się o buncie w tym ruchu Wschód, zatelefonował do stacjonującego po oddziałach wojennych Roberta Boszka i wydał mu rozkaz, żeby buntowników aresztować. No więc Robert Boszek wsiadł ponownie do swojego samochodu pancernego Korfanty, razem z marynarzami dali się do sztabu Grupy Wschód i panów oficerów aresztowali. Oczywiście podniósł się raban, że to jest niehonorowe, jak nie ma takiej możliwości, żeby oficerów aresztować, którzy tutaj walczą o tą polskość Śląska. Korfanty zadecydował, że w późniejszym okresie ma się odbyć stąd i zadecydować o losie oficerów. Ale dobrze wiemy, że tutaj ze strony Warszawy były ogromne naciski, żeby ten konflikt zażegnać. Po cichu wypuszczono tych oficerów. No ale Michał Krażyński nigdy tego ochrony nie zapomniał Korfantem, więc tutaj później w okresie 20-lecia międzywojennego będą się panowie ścierać bardzo politycznie, aż to właściwie sama do końca, aż do śmierci Korfantego. Tak, to jest to, że tu musimy dopowiedzieć, że oczywiście ta sprawa oddania pod sąd tych, których uznawano za buntowników, to znaczy tak z środowiska Korfantego wypływało, jednak była przedmiotem rozważania i sąd, który formalnie miał rozpatrzeć sprawę nowego buntu, traktowanego jako sprawę stanu, nie uznał winy tych, którzy stawili opór wcześniej innym problemem. I tak jak pan powiedział, próbowano to bez jakiegoś szerszego kontekstu rozgłosu zamknąć w taki sposób, jednak decyzja zapadła taki, że ta wina nie została wskazana jako godna tego, aby sąd ją formalnie mógł zakończyć jakimś wyrokiem, czy wskazującym akt. To jest chyba ten najbardziej znaczący moment. A czy istniała, zadam pytanie od razu, czy istniała wówczas z dzisiejszego punktu widzenia realna szansa na to, żeby to powstanie inaczej przebiegło, gdyby Grupa Grażyńskiego przejęła władzę w powstaniu śląskim? To panie redaktorze, jeżeli można, to tylko tak na zasadzie wstępu, bo pan Jan się do tego już stosuje. Musimy mieć świadomość, że rolą historyków nie jest odpowiadanie na pytanie, co by było gdyby. No, takie gdybanie to jest czynnik, który bardziej
stoi być może dla dziennikarza, być może widzy sukces, szerokim rozwinięciem, z którym nie bardzo. I my tutaj oceniamy fakty i to, co było realnym czynnikiem wpływającym na bieg spraw. Ale gdybyśmy mogli odejść też do tego myślenia tymi kategoriami historycznymi, wejść tam na racje, które się później toczyła, bo ona się toczyła i toczy po dzień dzisiejszy, to nie tylko w tej sprawie. Co by było, gdyby nie wybuchło powstanie warszawskie? I pytanie, czy możemy taką narrację prowadzić długo. Ale wróćmy może do powstań śląskich. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy były jakieś realne szanse w takim oczywiście bardzo przybliżonym wymiarze, żeby ten bieg historii inaczej się poprawił. Panie redaktorze, no, kwestia jest taka, że Grupa Wschód, Sztab Grupy Wschód nie zdawał sobie sprawy z tego, co Niemcy szykowali, bo Niemcy przegrupowywali swoje oddziały, co już wcześniej wspomniałem. Sprowadzili ogromne posiłki, przede wszystkim z Bawarii i tak dalej. Szykowało się do wielkiego uderzenia. Jeżeli to powstanie by dalej było prowadzone już po sukcesie tego buntu, byłoby realne, że obecna granica 20-lecia między Wojennym byłaby zupełnie inaczej i byłaby zdecydowanie na korzyść niemiecką. Bo te siły były naprawdę ogromne i istniałoby realna szansa, że to trzecie powstanie śląskie zakończyłoby się samotną klęską. Pytanie tylko, jak do tego ustosunkowalibyśmy? Tak, pan redaktor na początku tego wątku zapytał o właśnie Górę Świętej Anny. Też musimy pamiętać o tym, chociażby na przykładzie tej bitwy o Górę Świętej Anny i okolicznych miejscowościach, czy okolicznych miejscowości, jak przechodziły, prawda, one z rąk w trakcie kolejnych pas, prawda? Ten pierwszy wielki sukces, przejęcie, później, prawda, odbicie, znowu przejęcie. Tak więc musimy mieć też ten taki obraz troszkę szerszy, prawda? Może pan troszeczkę o tych bojach ogóle powiedzieć już sam. Tak. Takim modelowym przykładem tego, o czym pan dyrektor wspomniał, jest miejscowość Słowęcice. Słowęcice przechodziły co najmniej 3 razy w ręce powstańcze. Łącznie z nadmiernymi szturmami, jak niespodziewanymi atakami niemieckich oddziałów. Także te działania wojenne w Górze Świętej Anny były bardzo modelowe. Można powiedzieć, że były zdecydowanie bardziej dynamiczne i ten front się bardzo zmieniał, niż to się wydarzyło, powiedzieć, że to była wojna okopowa. Dopiero ostatnia faza trzeciego powstania śląskiego powoli zaczęła się zmieniać właśnie w taką wojnę okopową, bo zarówno powstańcy już powoli wyczerpywali swoje możliwości militarne, a Niemcy jeszcze nie otrzymali tych posiłków, o których wcześniej wspomniałem, po prostu powoli te walki zamierały. No, ale głównego faktu, nie zmienia to faktu, że ta Góra Świętej Anny była przełomowa i właściwie największą liczbą trzeciego powstania. No, poza tym wydaje się, że nie można zapomnieć o sytuacji geopolitycznej. Im dłużej to powstanie trwało, tym tychże, którzy wyrażali dla niego poparcie w różnych środowiskach, no, nazwijmy to mówię, Europy Zachodniej, było coraz mniej, prawda? I tutaj jasnym jest, że to mogło w jakiś sposób też w dalszym biegu sprawy zaważyć na relacjach nie tylko obejmujących kwestię śląską, ale generalnie sprawę polską jako taką. A więc musimy w tym kontekście to mieć na uwadze. Pamiętajmy, że już wtedy funkcjonuje Liga Narodów, prawda, że jest jakiś nowy podmiot, nie tymczasowy, ale nowy, który ma decydować o nowej Europie, nowym świecie. I to w dużym stopniu od Ligi Narodów zależało, jak urządzano poszczególne elementy tego porządku, tak przynajmniej w założeniach to było, widzimy, to właśnie Rada Ligi, nie tyle Rada Ambasadorów, ona już przestała funkcjonować jako decydujący podmiot, ale w ramach Ligi Narodów Rada, która została tam wyodrębniona, zadecydowała w październiku 20 października 1921 roku o podziale Śląska już w oparciu tak terenu planistowego, troszeczkę inne reguły, inne kryteria. Aczkolwiek to nie zamykało jeszcze sprawy ostatecznego przyjęcia się. Dla przykładu, tutaj bardzo często sięgamy
wizją chociażby do tego, o czym Pan Jan mówił nieco wcześniej, że te linie podziału przebiegały bardzo różnie. Po tych decyzjach z 20 października mieliśmy do czynienia z takim modelowym rozwiązaniem kopalnia Makoszowa, dzisiaj istniejąca, gdzie linia wytyczona, prawda, tak odgórnie, prawda, przebiegała przez niektóre wydziały, prawda, tej kopalni, dostawiając część po jednej stronie, część po drugiej, więc konieczna była dalsza faza prac, specjalistyczne zespoły powołane w tym, że już w roboczym wymiarze pracowały. Mamy takie elementy, jak w największym stopniu neutralizować, gdzieś eliminować. To przecież trwało wiele miesięcy, prawda, zanim zdecydowano się już po uchwaleniu konwencji genewskiej, podpisaniu konwencji genewskiej w maju 1922 roku, zdecydowano się na przekazanie tych ziem uznanych za ziemię polskie, które miały wrócić do macierzy właśnie państw polskich. Zanim przejdziemy do tego tematu, czy do tej sprawy, to jeszcze chciałbym kilka zdań o, o końcówce III Powstania Śląskiego, bo po 26 maja 1921 roku front właściwie wygasa. Walki toczą się tylko lokalnie, aczkolwiek są bardzo, bardzo zaciętymi walkami. Natomiast 6 czerwca dochodzi do zawieszenia broni, a dopiero 20 dni później zostaje podpisany układ o zaprzestaniu walk całkowicie, czyli o układ o zakończeniu walk. Pytanie, jak się strona polska do tej sytuacji odnosiła i czy uznano to za sukces? Tak jak Pan Radny właśnie wcześniej wspomniał, że to powstanie wygasało. Priorytetem było po zawieszeniu tej broni wycofać oddziały powstańcze, bo one przede wszystkim już były wycieńczone, przede wszystkim fizycznie, wykrwawione. Dlatego też nie pomiędzy walczące strony wszedł kordon aliancki, który pilnował tego porządku. Strona polska ze względów właśnie politycznych stwierdziła, że tutaj, że było zmiarkowane na temat tego, że III Powstania Śląskiego, jak to się toczyło. Natomiast z tymi opiniami to trzeba było tak troszeczkę ostrożnie ze względu na tą arenę międzynarodową. Bo gdyby Polska oficjalnie przyznała się do tego, że współfinansowała i brała współudział w tym powstaniu, no to te decyzje mogły być zupełnie inne. Po tym 1921 roku, ale cichy sukces jak najbardziej na Polsce. No i nadchodzi rok 1922, czyli przejęcie przydzielonej części Śląska przez państwo polskie. W skrócie poprosiłbym o kilka zdań na temat, jak do tego doszło, bo szerzej o powrocie Śląska do macierzy, czyli o już teraz stuleciu powrotu Śląska do Polski, porozmawiamy w przyszłym miesiącu, w miesiącu obchodów stulecia właśnie tego wydarzenia. Więc jak doszło do, politycznie, jak doszło do tego powrotu Śląska do Polski? Tak, można rozpocząć od tego, że ten okres, który można by określić mianem przejściowego, był nie mniej trudny, a może jeszcze bardziej złożony i trudny, aniżeli to wszystko, co działo się do tej pory. My tak musimy pamiętać, że około 2 milionów ludzi to mieszkańcy tego terenu plebiscytowego. Kiedy spojrzymy na statystyki województwa śląskiego, to wiemy, że już po jego ostatecznym ukształtowaniu niespełna milion mieszkańców pod koniec jego istnienia, 1 100 000 będzie zamieszkiwało. A więc mamy jasność, że ta, że wymieszana strukturalnie grupa ludzi będzie po prostu dokonywała, z uwagi na to, że obowiązywała zasada opcji, czyli wyboru miejsca, w którym chcieli dalej zamieszkiwać, będzie wymuszała różne migracje. Straszliwy
czas wielu dramatów, bo bardzo często pozostawiano swój dobytek, swoich bliskich, krewnych, kolegów, znajomych i tak dalej. Przychodzono bądź na stronę polską, bądź na stronę niemiecką. No więc ta fala w efekcie doprowadziła, że oczywiście stosunki narodowościowe uległy bardzo istotnym zmianom. W województwie śląskim zdecydowanie już po ostatecznym ukształtowaniu państwowości na tych ziemiach ponad 90% ludności, to ludność, która deklarowała, że język nie ojczysty jest język polski, uznawana władza ludność polską. W statystykach na 96%, a więc widzimy, jak to się ma do wyniku plebiscytu, chociażby o którym tutaj mówiliśmy. To był jeden taki czynnik. No i oczywiście kwestia organizacji życia, nie tylko tego czysto politycznego czy kształtowania administracji, ale mówi Pani na początku, jak trudne warunki towarzyszyły ludności miejscowej na Śląsku w okresie bezpośrednio po I wojnie światowej. Do tego dołożymy te wszystkie zdarzenia, które były konsekwencją powstań i skutki związane z owymi migracjami. Sytuacja była naprawdę bardzo, bardzo trudna. Procesu wymagało olbrzymiego wysiłku i okazało się, że ten wysiłek udało się na korzyść organizacji strony polskiej przegrać. No, oczywiście takim symbolicznym aktem będzie wkraczanie wojsk polskich do poszczególnych miejscowości jako symbol. Przyjmuje się ten dzień 20 czerwca 1922 roku, kiedy to wojska polskie wkroczyły do Katowic. Nie chciałbym w całości odbierać tego głosu panu Janowi, więc bardzo proszę, panie licencjacie. Tak, tutaj jeszcze tak podsumowania, proszę panie dyrektorze. Po tym trzecim powstaniu faktycznie ta wędrówka ludów była ogromna, bo tych optantów, którzy przekraczali tą granicę, żeby odnaleźć życie, mówię, ojczyźnie, było wielu. Między innymi taki przypadek znalazł się w mojej rodzinie, bo mój prawda dziadek agitując za Polską w Wójtowie Wsi, czyli obecnej dzielnicy Gliwic. No, w wspomnieniach, ale to dziadka spisanych jest, że nawet Niemcy im powiedzieli, że lepiej by było, gdyby po prostu się uciekli tacy zaprzyjaźnieni, bo przyjdzie taki czas, że za to, co działali, mogą nawet zostać zabici. W związku z czym, no, za udziałem musiał migrować i osiadł się do Gliwicy, gdzie się w ulicach mieszka. No, był to taki dziwny czas, ale przede wszystkim też czas mówi, że te działania zbrojne już się zakończyły. Niepewność powoli znikała, bo pojawiła się już administracja polska, przygotowując właśnie te uroczystości, różne metody, już taki względny porządek nastąpił. No, kulminacją jest właśnie ta ustawa 20 czerwca 1922 roku i wkroczenie wojsk polskich na teren przyznany Polsce, a te obchody były naprawdę godne, myślę, tych działań powstańczych z 1919-1921. Tego, symbolem tego są te bramy triumfalne. My tutaj w Świętokłowicach też mamy dokumentację wskazującą na to, jak tutaj pan Rogowski, który stoi na czele wojsk polskich, przekracza taką bramę triumfalną. On zaczął od strony Lipin i tam taką bramę również wybudowano. Są postać Pana Rogowskiego, jest taka znamienna i dość charakterystyczna dla tego, o czym mówimy w jego rodzinie. To było aż trzech tych, że uczestników działań zarówno plebiscytowych, jak i powstańczych. To zresztą znamionowało wiele innych rodzin, gdzie można było sobie wyobrazić, że istniał dnia podziału, o czym mówiliśmy wcześniej, prawda? A można sobie wyobrazić, że z jednym szeregu stawali w walce o przystanie państw polskiemu, czy pomoc do macierzy tych ziem. Bywają takie sytuacje, znany jest mi tutaj przypadek z opowiadań jednej z krewnych właśnie osób, które dotyczyło,
Czech, w jednej z tych bitew się boiło Jule Świętej Anny, po stronie polskiej walczył sąsiadem, jeden był Polakiem, drugi Niemcem, czyli po stronie polskiej. I jeden i drugi zginęli pod tą Julą Świętej Anny, żona tego właśnie Polaka, powstańca, z wozem, który ciągnął pod górę Świętej Anny, da się po to, żeby zwłoki jednego i drugiego przywieźć tutaj i tutaj pochować. Więc takie epizody, które właściwie trudno nam może dzisiaj jakoś sobie wyobrazić. Kobieta, która ma ciała na takiej odległości przez kilka dni będzie próbowała przetransportować, no, tylko dlatego, że po prostu tak trzeba było zrobić w odczuciu dalszym jej wychowaniu, z którego wyrastała. To nie miało znaczenia, że ten sąsiad był w Niemczech, walczył po stronie polskiej i nie był na takim samym sensie jak mężowi. Ta pogubę była tak przynajmniej uważa. Takich epizodów na pewno wiele mogliśmy wskazać, to o czym mówił pan Jan przed chwilą, obrazując postać dziadka, prawda, że też z strony niemieckiej od sąsiadów uzyskał dobrą radę, ma się wyprowadzić, to może być ludzi. Rzeczywiście wrzesień 1939 roku najbardziej zobrazował, jak było w stosunku do powstańców i do tych, którzy walczyli o polskość tych ziem w momencie wypoczenia wojsk niemieckich, początkując z II wojny światowej. Dziękuję bardzo panom za rozmowę. Szanowni Państwo, 3 maja 1921 roku wybuchło trzecie powstanie śląskie, trzecie powstanie, które zadecydowało o losach Śląska i jego przynależności przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Dzisiejsze spotkanie mieliśmy przyjemność poprowadzić w scenografii Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Dziękuję bardzo gospodarzom za to, że nas gościli w tej pięknej scenografii, scenografii posterunku powstańczego. Dziękuję bardzo za rozmowę panu dyrektorowi Muzeum Powstań Śląskich, doktorowi Andrzejowi Drogoniowi. Dziękuję bardzo. Oraz panu Janowi Plancie, kustoszowi Muzeum Powstań Śląskich. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie za miesiąc, w czerwcu, kiedy będziemy rozmawiać o setnej rocznicy przyłączenia Śląska do Polski. Dziękuję bardzo. Proszę nie pozwolić, przepraszam, mam nadzieję, że nie naruszam konwencji. Bardzo gorąco chciałbym zaprosić wszystkich, szczególnie młodych ludzi, do tego, aby tutaj do Świętochłowic przybywali, aby mogli zapoznać się na miejscu z wieloma tymi namacalnie dającymi się określić przedmiotami czy dokumentami, które będą obrazowały właśnie ten wielki czyn, jaki miał miejsce w tym okresie między 1919 a 1922 roku, który zmierzał do tego, aby przywrócić macierzy Śląsk, przynajmniej w tej części. Bardzo gorąco zapraszam wszystkich do odwiedzania Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja również przyłączam się do zaproszenia. Warto odwiedzić Muzeum Powstań Śląskich, bo jest to wyjątkowe miejsce właśnie na mapie polskości Śląska.